wybitny poeta młody, pokolenia właśnie tych, którzy oddali swoje życie za wolność Polski. Obok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uważany za najbardziej zdolnego i najlepiej zapowiadającego się poetę pokolenia Kolumbów. 16 sierpnia 1944 roku w Powstaniu Warszawskim zginął Tadeusz Gajcy, drtejski poeta narodowej wyobraźni. Tadeusz Gajcy, poeta, dramatopisarz i prozaik, żołnierz Armii Krajowej, członek konspiracyjnej Konfederacji Narodów, współzałożyciel i ostatni redaktor naczelny konspiracyjnego pisma Sztuka i Naród. Tadeusz Gajcy to obok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z pewnością jeden z najbardziej znanych młodych polskich poetów, którzy oddali swoje życie w gruzach walczącej powstańczej Warszawy. Kolejna postać tak zwanych Kolumbów, czyli ludzi, którzy przyszli na świat już w niepodległej Rzeczypospolitej, nie widzieli czasów wcześniejszych, szybko dorastali w tej rzeczywistości, a okupacja wojenna spowodowała, że musieli dorastać jeszcze szybciej. Podjął studia polonistyczne w trudnych okupacyjnych warunkach. Studia, publikacja wierszy, także działalność konspiracyjna, szkolenia wojskowe. Wszystko to ogromnie pochłaniało młodego człowieka. Działał w kręgu młodych twórców skupionych wokół czasopisma Sztuka i Naród. To tam publikował swoje wiersze pod różnymi pseudonimami. Zadebiutował w 1942 roku wierszem pod tytułem Wczorajszemu. To był taki manifest ideowy, programowy jego poezji. Poezji, która nawiązywała oczywiście do drugiej awangardy okresu II Rzeczpospolitej. Ale pokazywał także pewne rozwiązania, które mogą przyczynić się do głębszego umiłowania ojczyzny. Wiersze, poezja Tadeusza Gajcego właśnie nacechowane były także wielkim umiłowaniem ojczyzny. Gajcy to jest jednocześnie mistrz bardzo wysublimowanej poetyki. Tadeusz Gajcy nie ograniczał się tylko w swojej działalności do pisania wierszy w okresie okupacji. Działał także czynnie w konspiracji. Zaangażowany był również w pracę Biura Propagandy Armii Krajowej, gdzie udzielał się oczywiście wykorzystując swoje zdolności literackie, poetyckie. Swoją działalność konspiracyjną Tadeusz Gajcy rozpoczynał w organizacji Konfederacja Narodów. To tam przekazywał swoje pewne wizje związane z odkrywaniem polskości poprzez umiłowanie ojczyzny. Do legendy przeszła słynna akcja, w której uczestniczyli trzej poeci okupacyjnej Warszawy. Kiedy zbliżała się rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, wraz z Wacławem Bojarskim i Zdzisławem Stroińskim chcieli upamiętnić ten fakt, a jednocześnie dodać otuchy warszawiakom. Postanowili oni złożyć kwiaty przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Jednak to niezwykle odważne działanie nie obyło się bez strat. Bojarski w wyniku postrzelenia zmarł, a Stroiński został aresztowany. Jedynie Gajcemu udało się uciec. Nie dawał w swych wierszach bezpośredniego sprawozdania z wydarzeń wojennych. Raczej budował symboliczne, apokaliptyczne wizje oddające ducha czasu. Jego wiersze zdają się sprawiać wrażenie wręcz proroczych. Żołnierz podziemia bierze udział w powstaniu warszawskim. Niedługo przed śmiercią napisał: idę przez powietrze. I rzeczywiście tak było. Niestety śmierć przedwczesna zakończyła to życie, które z pewnością przyniosłoby jeszcze wiele owoców dla polskiej kultury narodowej.